Zapraszam na cykl, który rozpoczynam tym filmikiem, Toskania i Florencja w pigułce. Dzisiaj będziemy mówić o wieżach, a właściwie o domach wieżach. Kiedy myślimy o wieżach, znającym Toskanię, od razu pojawia się przed oczami obraz miasteczka San Gimignano. W San Gimignano pozostało do dzisiaj aż 14 lub 16 wież, a w XIV wieku było ich aż 72. Natomiast we Florencji również mamy wieże. Jak pokazuje ten fresk z XIV wieku z Muzeum Bigallo, tak wyglądało właśnie miasto, ówczesne miasto Florencja. Widać na nim baptysterium i dopiero co budowaną katedrę. Natomiast spójrzcie, ile w centrum miasta było wysokich budynków, domów, wież. Późniejszy obraz również pokazuje plac, dzisiejszy Plac Republiki, na którym widzicie właśnie wiele wysokich budynków. Dlaczego budowano wieże? Wieże budowano głównie w celach obronnych. Zaraz Wam pokażę, jak wyglądały wewnątrz. Natomiast tutaj widzicie kilka z nich, które do dzisiaj łatwo znaleźć w centrum miasta. To jest na przykład Torre degli Adimari, czyli wieża rodziny Adimari. Znajduje się ona niedaleko katedry, niedaleko Duomo. Tutaj macie okrągłą, oryginalną formę wieżę della Pagliazza. Tutaj już jesteśmy po drugiej stronie rzeki, w Oltrarno, i macie wieżę dei Belfredelli, bardzo piękna właśnie, zarośnięta z ogrodem przednią i połączona z drugą wieżą z tyłu. I już w stronę placu Santa Croce, Torre degli Alberti, czyli wieża rodziny Alberti. Wieże budowano w celach obronnych, w środku były one zrobione z drewna. Przeważnie do wieży wchodzono przez pierwsze piętro, wciągano sznury lub drabinę potem na noc i broniono się przed ewentualnymi atakami najeźdźców, wyrzucając na nich gorącą wodę, kamienie czy inne przedmioty. Konflikty wewnętrzne w średniowiecznym mieście były bardzo częste. I właśnie rodziny, które się ze sobą sprzymierzały, bardzo często budowały wieże obok siebie i łączyły je nawet specjalnymi przejściami na wysokości. Czyli tak to wyglądało. Tutaj właśnie widać, jak taką konglomerację wież. Natomiast w drugiej połowie XIV wieku, powoli, kiedy sytuacja w mieście zaczęła się uspokajać, zamożne rodziny zaczęły budować już inny typ budynków. Tutaj właśnie widzimy Palazzo d'Avanzati, który jeszcze prezentuje cechy takiej wieży, jest wysoki i podobnie zbudowany, ale już jest o wiele wygodniejszy do mieszkania i już nie jest taką właśnie fortecą. Natomiast na początku XV wieku rodzina Medyceuszy zapoczątkowała inny typ budynku, Palazzo Medici. Jak widzicie, właśnie ta elegancja, rustykacja tego kamienia, proporcje będą potem kopiowane przez wiele innych rodzin, na przykład przez rodzinę Strozich lub rodzinę Rucellai. Tutaj właśnie widzicie ich pałac, już prezentujący, pokazujący jednak cechy klasyczne, antyczne. Tutaj już jesteśmy w drugiej połowie XV wieku. Ok, zapraszam do następnych odcinków. Toskania i Florencja w pigułce i pozdrawiam serdecznie.